Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26 porządku dziennego. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie skazania Andrzeja Poczobuta przez sąd białoruski, druk 3019. Proszę wicemarszałek Sejmu panią Małgorzatę Gosiewską o czytanie projektu uchwały. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skazania Andrzeja Poczobuta przez sąd białoruski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia skazanie Andrzeja Poczobuta w pokazowym procesie na 8 lat więzienia. Wyrok ten stanowi kulminację trwających od początku 2021 roku represji władz białoruskich wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi. Dotychczasowe formy represji, prześladowania członków Związku Polaków na Białorusi, likwidacja polskich szkół oraz organizacji kulturalnych, profanacja polskich miejsc pamięci, ograniczanie możliwości korzystania z praw przynależnych polskiej mniejszości na Białorusi. To akty nieakceptowalne, stojące w sprzeczności z zobowiązaniami Białorusi wynikającymi z umów międzynarodowych i dwustronnych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby ci, którzy reprezentowali aparat represji władz białoruskich, sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy oraz osoby biorące udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi, zostali niezwłocznie objęci przez Polskę oraz Unię Europejską sankcjami personalnymi. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały przez aklamację. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie skazania Andrzeja Poczobuta przez sąd białoruski.